Cześć, jestem Jakub z kanału OneMlik. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie pocztówkę Leokreator 40654 przedstawiającą kultowe atrakcje oraz zabytki Pekinu. Jeśli chodzi o tą pocztówkę, pamiętamy, były z nią mocne zawirowania. Jeśli chodzi o jej datę wyjścia, ona miała wyjść na początku roku 2020 z taką wersją, z flagą, dokładnie chyba w tym miejscu, jeśli dobrze kojarzę. Coś później z nieznanych nam przyczyn tego w żaden sposób się do tego nie odniosło. Flaga została usunięta z tej pocztówki i finalnie dostaliśmy tą pocztówkę w wersji bez flagi. Oczekiwania są duże, ponieważ 2 tygodnie temu, przypominam, że ta seria z pocztówkami na moim kanale to jest taka cykliczna co 2 tygodnie w sobotę. 2 tygodnie temu właśnie pokazywałem Wam pocztówkę z Nowego Jorku. Bardzo, bardzo dobre miałem wtedy o niej zdanie, dlatego teraz także oczekiwania co do tej pocztówki są niezwykle duże. Zapraszam Was na ten odcinek. Nie wspomniałem jeszcze, że zawiera ona 276 elementów oraz możemy ją kupić za 69,99 zł, jeśli chodzi o cenę katalogową, ale te pocztówki mają to do siebie, że często z oficjalnej strony LEGO, z LEGO Shopu, nikną na jakiś czas, po to pojawić się później w jakimś czasie. Po prostu, no mówiąc to prościej, jest problem z ich dostępnością, zwłaszcza z tym Nowym Jorkiem, bo z Pekinem to nawet nie jestem pewien, czy było, chyba nie było nawet ciężko. No i trochę tych woreczków mamy, nie da się ukryć. O, instrukcja, która tak zawinięta, nie fajnie, będę musiał sobie ją odgnieść trochę, żeby mi się nie zawijała podczas układania. Trochę woreczków jest, no i oczywiście muszę wyciągnąć ten arkusz z naklejkami. Myślę, że byłby tutaj, on będzie tutaj niezbędny ze względu na to, no jak te pocztówki, potrzebują takich szczegółów jak naklejki, dlatego tutaj z bólem serca, że to nie są nadruki, ale jednak wyjmuję te naklejki. I proszę bardzo, jeszcze jeden arkusz, który mało brakowało, bym pominął przez taki mały rozmiar, tam gdzieś mi się w środku pudełka zawieruszył. Teraz już spokojnie mogę brać się za składanie. Po zbudowaniu pocztówki z Pekinu wyraźnie mogę dostrzec podobieństwa między tą, co budowałem z Nowego Jorku. Podobieństwa, mówię, takie czysto techniczne, które dla mnie są wyjątkowo ważne, ponieważ planuję, jak już mówiłem, jak to już ogłaszałem, po otwarciu wszystkich pocztówek, planuję podjąć się samodzielnego zrobienia pocztówki Warszawy, dlatego dla mnie obserwacja technik właśnie od tej strony konstrukcyjnej jest dla mnie bardzo ważna. A jeśli chodzi o takie podobieństwa, co przedstawiałem te pocztówki, tu już jest trochę inaczej, ponieważ jeśli chodzi o Nowy Jork, opieraliśmy się tam bardziej na takich nie do końca zabytkach, takich bardziej właśnie nowoczesnych obiektach, jakieś duże, ogromne wieżowce, mosty, no była też Statua Wolności, która jednak jest bardziej zabytkiem, no ale jednak przeważały takie nowoczesne XXI-wieczne, XX-wieczne w zasadzie, jeśli chodzi o datę budowy, konstrukcje. Tutaj mamy takie bardziej już historyczne zabytki, no przede wszystkim znany, kultowy, wielki Mur Chiński, który jest tutaj właściwie jedyną taką atrakcją, że tak powiem, którą możemy tutaj określić konkretną nazwą. Mur Chiński przechodzi też nam przez ścianę. Jest to trochę właśnie inne niż w tamtej pocztówce. Tam tłem były i tylko i wyłącznie takie rzeczy jakby w powietrzu. Tutaj dochodzi nam przechodzące sztabki, które symbolizują przechodzący mur. Mur zbudowany bardzo ładnie. Jestem pod wrażeniem, w ogóle całość jest dla mnie zbudowana przepięknie. Zobaczcie te świątynie, jak w ogóle to fajnie, kolorystycznie, jak to pięknie wygląda. Ja jestem naprawdę fanem tych pocztówek i zaraz zresztą sobie jakoś jeszcze porównamy. Póki co nie chcę ich porównywać. Tam sobie na dole jakaś woda przepływa. No jedyne co, to ścięcie, tak? No nie wiem, niby taka pocztówka właśnie, że przecięciu. Dziwnie mi to wygląda, bardzo mi to dziwnie wygląda, ale na tej szerokości 4 studów nie dało się tego tak równomiernie zrobić, żeby tak opadało cały czas, żeby jakoś ładnie to zrobić, bo LEGO mogło to robić tylko na odległości 4 studów, tyle wynoszą te szerokości tych pocztówek. Jeśli chodzi o te świątynie, o których wspomniałem, są takie dwie, mniejsza i większa, bardzo nadają fajny klimat tej konstrukcji, jednak myślę, że Mur Chiński tutaj gra główną rolę. Mur Chiński, który ma też taką swoją tutaj część, że tak powiem, zabudowaną. Może to być na przykład rozpoczęcie tego muru, miejsce, gdzie ten mur chiński ma swój początek. Nie wiem, w każdym razie mamy takie coś i fajnie, że to zostało zrobione. To trochę pozwala nam jakoś w miarę sensownie przejść
przejść między tą częścią budowaną, a tą, co jest w tle. To trochę daje taką iluzję optyczną. Jeszcze na murku mamy tu jakieś roślinki i tradycyjnie to będzie nam towarzyszyć, co jeśli nie mylę, we wszystkich pocztówkach taka biała chmurka. Tutaj jeśli chodzi o ten napis Bijang, oczywiście z angielskiego Pekin, tutaj mamy sytuację, której nie mieliśmy, logiczne, że nie mieliśmy w Nowym Jorku, ponieważ możemy sobie podmienić także na wersję chińską tego napisu. Czemu mówię, że logicznie, że nie mieliśmy w Nowym Jorku? Ponieważ wiadomo, w USA mamy normalny język urzędowy angielski i no i po prostu dali w jednym języku. Tutaj nie da się jak tego lepiej wytłumaczyć. Inaczej będzie w przypadku Francji. Otóż w przypadku Francji tam się przekonamy, czy dadzą nam też wersję Paryża po francusku, nawet nie wiem jak jest szczerze mówiąc, czy dostaniemy tylko angielskie Paris. Zobaczymy, przekonamy się już wkrótce, bo jeśli się nie mylę, chronologicznie Paryż jest następną pocztówką, jaka wyszła i taka właśnie będzie recenzowana w następnej kolejności. No, powiem wam, pięknie to wygląda. Oczywiście nie ma to żadnego geograficznego sensu, że konstrukcje z Nowego Jorku znajdują się koło konstrukcji z Pekina, no ale nie o to chodzi w tych pocztówkach. Ja mam taki plan od początku, taki miałem, że sobie wszystkie pięć, no i będę czekał na kolejne, wiadomo, wszystkie pocztówki sobie w ten sposób ułożę i tak do siebie przyłożę, uzyskam niesamowity efekt. Jeśli chodzi, oczywiście taką końcową opinię będę wydawał w podsumowaniu wszystkich pięć, jak już wszystkie ułożę, no ale jednak co odcinek możemy sobie też porównywać. Tak jak mówię, inny w ogóle styl, jeśli chodzi o to, co jest tematem przewodnim tych pocztówek. Tutaj mamy nowoczesne obiekty architektoniczne, tutaj bardziej historyczne obiekty Pekinu, dlatego tego pod tym względem nie można porównywać, ale uważam, że obydwie pocztówki oddają idealnie styl tych miast, takie skojarzenia pierwsze, jakie narzucają się nam, jak myślimy sobie o Pekinie i o Nowym Jorku, dlatego ja tutaj absolutnie zamierzam wydawać werdyktu, która jest lepsza, po prostu nie dałbym rady. Obydwie są świetne, no i nawet nie wiecie, z jakim entuzjazmem będę teraz otwierał trzecią, a ja też sobie poczekam, bo jak robię to co 2 tygodnie, to nie jest tak, że sobie wszystkie naraz nagrywam i już na przykład wszystkie mam nagrane. Ja to też staram się robić właśnie w ten sposób, mniej więcej tak to recenzuję. Też sobie daję te 2 tygodnie przerwy od układania pocztówki, żeby nie robić tego za często i żeby z każdej pocztówki następnej, którą otwieram, się cieszyć. Póki co jest rewelacyjnie, mam nadzieję, że będzie tak dalej. Ja z Was żegnam. Pa!